Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, jest ze mną dzisiaj szef, ale w pieluszce. Siemano, siemano, witamy wszystkich. Witam serdecznie. Musimy nazwać jakoś naszą szefowską grupę, ja uważam, że powinniśmy się nazwać Śmierdząca Pielucha. Szef Corporation. Szef Corporation, pseudonim. Ty, musimy sobie pseudonimy myśleć, takie kryptonimy, wiesz, takie... Tak, Rico i Skipper, dobra, nie? To ja mogę być Śmierdząca Pielucha, a ty jak chcesz... Nie, to musi być jakaś taka ksywka stara, taka, wiesz, bo to Śmierdząca Pielucha to nie powiesz tak na poważnie, nie? Że to no tak, ale nikt się nie będzie spodziewał, stary. Ale to wiele jest, są na przykład coś takiego, gangsterzy, co się nazywają tam, nie wiem, jakiś kurde wróbelek, czy jakiś, nie wiem, czy jak oni tam mają te ksywy gangsterzy. Takie ja, wiesz, ja muszę, nic ja, muszę po, ja muszę pomyśleć, ale ja znajdę sobie jakieś takie Dobra, ja mogę być Śmierdząca Pielucha, ale widzowie, jak będziecie mieli jakiś lepszy pomysł, to dajcie nam znać. My jesteśmy ogólnie po odcinku u Dave'a, na którym odkryliśmy w ogóle jakieś dziwne rzeczy, że prawdopodobnie... Może Dave, ty powiedz, co odkryliśmy, może, bo to twoje było, więc tak... Stary, no nie wiadomo, czy po prostu Lucifer i Pennywise nie wrócili, nie? To właśnie, jest taka właśnie zagadeczka, i teraz pytanie... Wydaje mi się, kurde... że odpowiedź kryje się w tamtej skrzynce. Sprawdź. A może ty sprawdzisz, Dawidzie? No, ale ja już sprawdziłem u siebie. No dobra, sprawdzę. No dobra, ale jesteś taką... Nie ma nic tam, stary. Dobra. Widzowie, dobra. Tam jest trochę inne zakończenie, jak ja tą skrzynkę otwierałem, ale ja nie możecie zobaczyć u Dave'a, jak się nabrał. Dobra, słuchaj, chodź, idziemy, ja wpadnę na pomysł, że musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, której nie sprawdziliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, ale, o kurde, ale ja nisko siedzę, kurczę, ja po prostu siedzę w tej... Gdzie ty jesteś? No właśnie, dobre pytanie, a gdzie ty? No ja na wodzie jestem. Tu dokładnie, w łódce siedzę. Aha! Widzisz, jak nisko siedzę, jak po prostu, jak w tym, jak w Lambo. Ale czemu w łódce? O Jezus, no. Czemu w łódce? Płyniemy, stary, bo musimy popłynąć w jedno miejsce. Nie wiem, czy pamiętasz, ale był tutaj na morzu, tam troszkę dalej, zamek Lucyfera. W ogóle właśnie, jeszcze jedna rzecz, stary, nie wiem, czy ty o niej wiesz. Oj, dobra, no mi się teraz przypomniał, jak przelecieliśmy tu, chodź tu zobaczyć. Zobaczymy, czy tu się coś zmieniło. Tu jest zejście na dół, nie? No, ale stary, co tu jest? Czekaj, jeżeli to tu jest dalej, ja nawet nie chcę patrzeć, czekaj. Aha! O, jest dalej, o kurde. Aha! No, tu się takie rzeczy dzieją, no i właśnie, a tu, czekaj, tu jest jakaś płytka i teraz ja nie wiem, co ona robiła, stary. Tu są jakieś stare tabliczki w ogóle. Co zrobiłeś? A tam się coś otwiera. Ale nie wiem, jak to przejść, nie pamiętam, stary, co to było. Dobra, nieważne. Wyjdźmy stąd. Tu się niewiele zmieniło w takim razie, czyli tutaj nic. Czyli możemy, że tak powiem, wnioskować, że na dany moment chyba z Lucyferem nic się takiego nie działo. Myślę, że na pewno informacja o tym, czy ten zamek tam jest, czy nie wiem, może coś w tym zamku się będzie kryło. Zobaczmy, to tylko łódkę potrzebujemy, zostawiliśmy. No właśnie, ja nie wiem, czemu ty, stary, właśnie bez łódki poszedłeś, bo... No, tak mnie lekko poniosło. Ja przy łódce czekam. No, ja jestem w łódce już. Ała, kurde, czekaj, bo mnie te haszcze biły. Dobra, płyniemy na otwarte morze. Z tego co pamiętam, dało się tu wypłynąć. Tak, dobrze pamiętam. I tu gdzieś był ten zamek, stary. Ja jestem mega ciekaw, czy on jest. Tam jest łódka, no tu łódki to pewnie są na każdym kroku, bo tu się często pływało akurat. Ja nie mogę w ogóle, jakie wspomnienia być w tym samym miejscu co kiedyś. Wydaje mi się, że jak będziemy płynąć prosto, to powinniśmy trafić do tego zamku. On, no chyba nie był jakoś daleko, w sumie nie pamiętam. Tam jest w ogóle jakiś statek, taki zniszczony. Widzisz to? Nie, to statek, patrz, tam na lewo jest dom. A czyli to jest dom w ogóle? Kiedyś chyba Bzyku poszedł na wakacje. Aha, okej, no dobra. I coś a tu patrz, co jest na dole, widzisz to? Ja to pamiętam. Aha, ja tego nie pamiętam. Czekaj, tylko ja nie wiem, co tutaj, jaki to był z tym... Dopłyniemy tam? Powiem, jaki to był z tym związek? Nie wpływaj w te bąble. To była pułapka jakaś, mi się wydaje. Dobra, to była jakaś pułapka, okej. Nie. To jest... było chyba wyrzucenie tak, gdzieś. Tak, to do jakiegoś świata rzucało. Nie wchodzimy lewej, nie dzisiaj. My tu nawet, widzowie, nie pamiętamy, co my tu tworzyliśmy. Tak, ale to już było tyle, tak dawno, że stary, mamy prawo tego nie pamiętać. Dobra, zamek. Skupmy się na zamku. On tutaj gdzieś był. Ja właśnie totalnie nie kojarzę, gdzie on był, w którym miejscu. Wydaje mi się, że on już powinien być, szczerze. Mówisz? On mi się nie kojarzy, żebym był aż tak daleko. Ale przepłyńmy kawałek. No na pewno na wprost tutaj. Tam się coś zaczęło... O, jest jakiś statek. Kurde, ja ci powiem, że ja nie mam pojęcia, ja tak też w kurdyfikacji nie jestem dobry. A właśnie kurdyfikacje. Jakoś tak się nazywa, nie? No, chyba tak. To się nazywa chyba geografia. Koordynacje. Koordynacje to ruchów możesz mieć. Nie. No skoordynowane ruchy możesz mieć. Nie. No tak. Kordyfikacje, kurde, sprawdzę to. Ej, dobra, stary, nie ma tego zamku, to na bank nie było tak daleko. Ja tyle na pewno nie musiałem płynąć do tego zamku, nie ma go. Stary, nie ma takiego słowa jak kordyfikacje. No mówię, że nie. A koordynacja to może być ruchowa.
Dobra, stary, nie ma tego zamku. Mamy lipę lekką. Lekcja polskiego z szefami. No. Faktycznie nie ma, no. Ej, no to jak to się nazywa? No, kordy. No, kordy, czyli po prostu... No nie wiem, jak ci to no nazwać, szczerze. Dobra, ja zawróciłem, nie wiem, czy zauważyłeś. Zawróciłem później z powrotem, bo tu nic nie ma. Nie ma nic, więc totalnie ten... nauka taka... No to geografia jest, stary. Na geografii miałeś koordynaty. Koordynaty, no właśnie! Ale to tak samo jak kordy, to jest po prostu skrót, nie? No tak, ale o to mi chodziło, całe słowo, bo ja chciałem rozwinąć kordy. A, okej, okay, dobra. Kordyfikację, potem koordynację. Aha, koordynaty, no dobra, no. A to koordynaty myślę, są, myślałem, dobra. Myślałem, że chodzi ci o jakby... o czynność. Nie. No dobra, nieważne, już wiem, o co chodzi. To jest położenie genealogiczne. Ej, a czekaj, a pamiętasz, tu na lewo, pamiętasz, że tu był jakiś domek taki, spooky house'ik. Spooky house'ik, tak! Tak, widzę go, gdzieś. Widzę go, jest przed nami. Ja go nie widzę. Aha. Jest zon? Tu, no. Jest delfin! Jest delfin. Jest spooky house. Ej, widzisz tam? Tam są... Ej, pamiętasz te słupy z ogniem? Widzisz tam? Tak, no. O kurde. Ja tak delikatnie je widzę. O kurde, jest ich trochę na tym brzegu. Dobra, czy a co to oznacza, myślisz? No nie wiem, stary, no ty tam w komnacie Lucyfera zobaczysz, że są te, że te są takie tak, ale palące na się. Na górę. No i tu też, ale są tu na też dwa są, przed no, nami. W sumie. I tam na lewo też jest, jak zobaczysz. Tam na jeden. Kurde, no, czekaj, trzeba to zobaczyć, trzeba to zobaczyć. Czekaj, i zobaczyć, czy są jakieś jeszcze dodatkowe może gdzieś tu w okolicy. Albo to jest może z dawnych czasów jeszcze zostało, ale dlaczego może to się dalej pali? Się. Czekaj, a może przelećmy, bo mamy litrę w ogóle. Ej, tu do kogoś to prowadzi. Ej, dobra, to jest jakiś grób. To do jakiegoś grobu jak prowadzi. Jak grób? Aha! No stary, zobacz. Tylko ja nie wiem, kto... A, do brata chyba. Czy tak? Nie? Nie wiem, stary, ale tu nic nie ma, ale widzę, że jest złoto. Dobra, nie wiem, stary, nie wiem. Nie ja wiem. Nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy, w sensie... Nie wiem, stary, ja ale... Ja jestem w stanie nawet chyba powiedzieć, że tutaj nigdy nie byłem. Tak? Ja... Chyba, ja chyba tak. Też nie. W sensie nie kojarzy mi się w ogóle to miejsce. Ja wiedziałem tylko, że to jest póki hałsiku tam, a tak to no. Nie wiem nic. Ej, dobra, ale walić tą, to... walić tą... tą łódkę chyba, lecimy elytrami, bo to w ogóle... No, będzie chyba szybciej, nie? W ogóle, no jasne, że będzie szybciej, ja nie wiem w ogóle, dlaczego wybraliśmy tak wolny środek transportu. Tak, tak. Dobra, stary, wiesz co? Inaczej. Może ja bym przeszedł się po tych kanałach, bo to był jedyny ślad, który my zobaczyliśmy tak naprawdę, więc może zróbmy coś takiego, że polećmy się uzbroić, weź sobie jakieś rzeczy, dobra. Wiesz, jakieś takie zbroje i tak dalej. Ja też polecę do siebie na chatę i może przejdziemy się dobra. Po prostu do tych kanałów i zobaczymy. Dobra, to zaraz się widzimy, ja lecę zaraz się uzbroić, widzimy, no. Tak? Ja widzimy się może przy tej dziurze. Dobra, to lecę na chatę. Dobra, widzowie, lecimy się przyszykować jakoś. Ogarniemy się, zgarniemy jakieś zbroje, bo nie ma zbroi, przy sobie zostawiłem ją na chacie. Tutaj, prawda, domek Milki elegancko się prezentuje. Idziemy do domu mojego. Ej, co tu robi ta wełna? Ej, tego tu nie było. Ej, tego tu nie było. Czekajcie, to... Nie. Czekaj, bo to prowadzi do... Czy gdzieś idzie dalej? Proszę, niech to idzie gdzieś dalej. Nie ma tego nigdzie już? Ej, tej wełny tu nie było, jak ja wychodziłem z domu, nie? Ja tak chciałbym tylko zaznaczyć. A ja wychodziłem z domu, jak Dave po mnie przyszedł i tego tu na bank nie było. Zauważyłbym, to ja bym to od razu rozwalił. Ej, dobra, czekajcie, muszę się uzbroić i muszę iść po Dave'a, bo tu się dzieją niezłe cyrki w takim razie. Zakładam sobie tą zbroję, może bez mojego kasku eleganckiego i bez tego na razie spodnie i tak dalej. Weźmy sobie może... Słyszałem fajerwerkę, Dave może leci do mnie już. Dobra, czekajcie, ja zgarniemy, co by nam się tu przydało jeszcze. I ja w ogóle nie mam tu rzeczy jakichś, tak, nie wiem, ja się czuję tak biedny w ogóle, totalnie nie mam takich rzeczy, co potrzebowałbym. To są jakieś książki, Infinity, czyli jesteśmy w stanie zrobić sobie łuk na Infinity. To by było nawet całkiem dobrym pomysłem, gdyby nie fakt, że... Że ja nie wiem, gdzie mam w ogóle wszystkie rzeczy. Dobra, lecimy po Dave'a. Lecę po Dave'a. Ja tylko tą zbroję w sumie potrzebowałem, bo tak to ja w sumie nic innego nie mam. Dobra, gdzie on ma ten dom? Czekajcie, gdzie on teraz mieszkał? Gdzie on teraz? Czekajcie, halo! Gdzie on ma? Halo, gdzie ty jesteś, Davison? Pod twoją chatą. A ty? Pod moją chatą. To czekaj, to lecę tam, bo ja poleciałem już daleko. Dobra. A poczekaj, bo ty kurczę, mieszkasz tu obok mnie już teraz. Ja w ogóle. Tak. Dobra, mnie odkryłem. Tylko patrz, stary, to! Co to jest? No tego czerwona tu nie wełna. Było, stary, jak tu przyszedłeś. No, czerwona wełna. Ale tego, mówię, że tego tu... Słuchaj, czekaj, żebyś połączył kropki. Przyszedłeś po mnie tutaj, nie? Ja tutaj sobie elegancko stałem. Aha! Na twoim odcinku. Tej no, wełny nie było, tutaj no. Nie było. A teraz patrz, no. Co tu się dzieje. Patrz, o, tu jest druga wełna. Faktycznie. I tu jest jeszcze jedna. I tu jest zejście na dół, do tych kanałów. Czyli, no to prowadzi do kanałów Pennywise'a. A wiesz w ogóle o tym, że ja... Ale w kto to dał, stary? My jesteśmy sami na serwerze. Ale wiesz, że w podobny sposób zostałem kiedyś chyba porwany, więc ja nie wiem, czy jest dobry pomysł tam włazić.
Ale wiesz, że jak my tam nie wejdziemy, to po prostu ciekawość nas zeżre. Masz zbroję? Ja mam, stary. Masz rację. Masz rację, no, no tak myślałem właśnie. Dobra, to wejdźmy na dół, dobra. Jest wełna kolejna, stary. I ja nie mogę, nie. A tylko lodowego łamacza, dobra, to muszę wyłączyć. To się nie dzieje. To jest jakaś książka, tu. Ty. Masz, a buty masz ten, no, no, no. Dobra, a, czekaj, tu jest kolejna wełna, tu jest kolejna wełna. I to dokądś prowadzi, tu na lewo. Jest tak strasznie. Ja nie, ja wiem, stary, dokąd to prowadzi. Gdzie? Stary, pamiętasz, taki portal był, co Pennywise zrobił? Coś, no, świtami, ale nie o, wiem, kurde, w którym krypcio, creeper, dobra, czekaj. Krypcio. Potężniaczka go. Dobra, tu dostał ciosa. Dobra, jest kolejna wełna tu. Widzę, ej, że one się ciągną przez cały ten tak korytarz. Jak ty tak widzisz szybko te wełny, ja ich nie widzę. No nie, no ja po prostu mam monitor nowy. To chyba nie ma znaczenia, stary, wiesz? Mam, może jaśniejszy, ale nie, no ja widzę koniec tunelu teraz, ty nie widzisz? Widzę koniec tunelu, ale nie widzę na przykład tej wełny, to bym nie widział. Serio? No nie, to ja widzę do końca tunelu, ale że dlaczego? Wełny idą. Bo, a... Wiesz dlaczego? Bo ty chyba masz po prostu teraz pochodnie w łapie, a ja nie czekaj. Mam. Czekaj. Masz jeszcze jedną? No. O nie. Nie zmienia się. Ja widzę tam jakieś ślady, ale nie powiedziałbym, no. Że to jest czerwona wełna. Nie, no to, no to ja się domyślam, że czerwona wełna, skoro tak tutaj stoją te klocki. A, ale dobra, dokądś to prowadzi, okay. Nie? Ale nie, no widziałbym okay. Też, że to chyba czerwona wełna, chyba bym rozpoznał. No dobra, nieważne, chodź, idziemy tu, dokąd to prowadzi? Tu na lewo nie, tu jest kolejny. Tu, to jest stary, nie, to będzie na wprost, stary. Ja nie wytrzymam. O? To jest tutaj, stary. To chyba dotąd prowadzi. Pamiętasz Boże, to? Czekaj, bo ja to tak... Ja to wszystko pamiętam jak przez mgłę i to taką dużą, wiesz? Ja nie, tak... stary, ja mi się koszmar włącza, nie? Nie, to stary, tak wygląda źle. Nie, to jest aktywowany ten portal ja w ogóle. A ja wiem, co to jest, dobra, pamiętam. O nie, stary, o ale nie. Ale mnie boli. O kurde. Nie. Nie, stary, idziemy stąd. Ja tu nie chcę siedzieć w ogóle, stary, nie? Stary, czemu my to w ogóle przechodzimy sami? Ale właśnie, ale dlaczego ta wełna tu prowadziła? I dlaczego to jest teraz tu zrobione w ogóle? Ja mam lepsze pytanie, czemu a nie, sami? Czekaj, to nie tu prowadziła wełna, tu jest jeszcze skręt. Czyli to nie do tego miejsca. Do czegoś innego prowadziło. Aha. No kurde, dobra, czyli to jeszcze nie finał. Stary, no jeszcze błagam nie cię. O. I co, chcesz się wycofać? Znaczy, no ja ogólnie to już bym się wycofał, nie? Bo to wiesz, nie, wbijamy stary, sami na kanały, gdy nikogo nie dobra, ma na serii. Ale jesteśmy w dwójkę, stary. Ja sam ale też co, bym tu nie przyszedł. Jesteśmy dziećmi. Ale to są dwa szefy, stary. Dwa dobra, szefy dadzą radę. To jest, dobra, wiesz, ale... Masz, przytul się do tego, elegancko. Stary, idąc tam we dwóch ryzykujemy upadłość działalności szefów. Nie, to ona nigdy nie upadnie, nie ma takiej siły, która by to zwalczyła. Niby tak, ale wiesz, zginiemy, ja a tu byłem uwięziony, pamiętam. O nie! No. Ty tu o, byłeś kurde! Uwięziony? O nie, tam jest jakaś głowa, nie, to jest... Ale teraz, czekaj, bo musimy wziąć wszystko, wiesz, tak z dystansem, bo to może być tak, że to jest po prostu z czasów, kiedy my tutaj... Ej, czemu to jest głowa Steve'a? Kurde Steve. Steve. Co on ty, ale ty mówisz, że on do ciebie dzwonił. Aha, no. No i tu jest teraz jego głowa, nie? No, obok jest stary głowa Pennywise'a, nie? No ja wiem, nie. Ja wiem. Hej, tęskniliście? Ej, o co chodzi? Co to jest? Co, czekaj, nie!